Elementy wyposażenia zostały jeszcze. Dzisiaj jest ze mną Krystian. Krystian, od jak dawna to jest opuszczone? Sama kamienica opuszczona jest bodajże od 2018 roku. Bo wtedy tutaj ogólnie inaczej, najstarsza data, jaka znalazłam na kalendarzu, no nie? W środku. Dobra, będziemy jeszcze tutaj na bieżąco oglądać. Jak będziesz potrzebował pana, to poświęcę. Okay. Widać tutaj elementy wyposażenia. Nie dziwiłbym się, jak spotkalibyśmy tutaj jakiegoś bezdomnego. Atlas geograficzny. W 1969. Dobra. Zobaczymy teraz, co znajduje się w innych pomieszczeniach jeszcze. O kurde, zobaczcie, jakie są przejścia. Większość pokoi była zabezpieczona, ale dotarli tutaj różni ludzie. Mamy troszeczkę porcelany. Podkowa na szczęście. I porcelana. Co to będzie? Bolesławiec. Tu mamy z Bolesławca. KPM. Nie wiem, co to jest. Ładny kubeczek. I mamy jakąś monetę, 20 groszy. O kurde, jaki kredensik. No. Typowy PRL. No. Zobaczcie. I to jeszcze całkiem dobrze wyposażony. O. Jeszcze po niemieckie. Sól chyba i pieprz, tak? Dobrze tak. Mówię? Tak. Rejs? I... Kniffer. Ciężko powiedzieć. Taka ozdoba ładna, myślę. Radyjko na baterię. O kurde, kolejne. Zobacz, ale zobacz, że tutaj są nawet euro, 10 centów. O. Skąd to się tutaj wzięło? Mamy też starą złotówkę PRL-owską. No powiem wam, że bardzo dużo artefaktów zostało jeszcze. O, tutaj jeszcze moneta, to będzie chyba 10 zł stare. Tak. Zegarek. Kwarc, a to standardowe u nas. Dobra, a tutaj co? Jakieś skupisko ładowarek. Listy, a listy nie będziemy czytać. Jakie etui z Big Stara. Kurde, już zapomniałem, że takie były. No. Może telefon się jeszcze znajdzie jakiś. Myślę, że telefony to już poznikały. Ale nie, taki, no. Tutaj też bardzo dużo różnych przedmiotów. Dobra. Idziemy ogarnąć. O, tutaj jest patrz. 2011. Tutaj był statą, w jednym z pomieszczeń jest statą 2018. O, widzisz. O. Jeżeli nikt go no, oczywiście nie zajmuje. To może wiesz, może się etapami wyprowadzali, nie? No. Dobra, tutaj już będziemy. Przejścia nie są zbyt ciekawe, ale da radę przejść. Laska drewniana. Wygary. Ładny termometr. Nie odpalę sobie panel delikatnie. Tutaj. O kurde. Na pewno nas widzą lokatorzy z domu naprzeciwko, ale to nic, damy radę. Kasety VHS. I kultowa godzina. O kurde, nie wierzę. Pierwsze filmy. Ale to zobacz, jak dawno temu Chińczycy już komputerowo robili takie filmy, nie? Zobacz, jaki poziom. Rok produkcji 1972. No. Rok dystrybucji w Polsce 1992. No, w 92 do nas przyszła Godzilla. No. Z Chin. Przynajmniej ten film. Tak. Godzilla nie dotarła. Utopiła się w Wiśle. O kurde, zobacz ty. Wszystkie ubrania zostały po lokatorach. Kupa książek. Buty. Ale nie ma metalowego pieca. Już wiadomo, gdzie jest. I powiem ci, że od momentu, kiedy tu byłem ostatnio, no, jest o wiele gorzej rozpiszczony. Tu kolejny kalendarz 2012. To tak jak mówię, lokatorzy wyprowadzali się etapami. Jedni wcześniej, drudzy później. Widać to po kalendarzach. Ja jednym z mieszkań tutaj mieszkała nauczycielka muzyki, która tutaj dawała lekcje gry na fortepianie lub pianinie. O. Nigdy tego nie odróżniam. Łącznik. Jakieś dokumenty tylko tutaj będą dane. To nie warto pokazywać. Więc nie będziemy tutaj za bardzo pokazywać. Ale to pokaż. Prawo jazdy. Ładny drewniany zegar. Nakręcany. Jest tutaj troszeczkę tych wszystkich przedmiotów. Zauważcie, że jesteśmy przy głównej ulicy. Także tutaj musimy być naprawdę ostrożni. Świadectwa ukończenia szkoły. Tu też nie będziemy pokazywać za bardzo. O kurde. Faktycznie jest tutaj czaszka. Tylko ona... Ale ona jest ubrana w jakieś futerko. No. Też mnie to zastanawiało. Co tu się wyrabiało? Ktoś sobie czachę ubrał po prostu. Złoty kłos. Powiem wam, że naprawdę fajnie tu musiało wyglądać, zanim zaczęła się dewastacja. Powodem opuszczenia tego budynku był prawdopodobnie stan techniczny. Zobaczymy, jaki tu jest. Jak już woda się przedziera, no to... A tutaj jest wyższe piętro? Tak, tak. I strych. O kurde, no to idziemy zaraz. No tutaj jest ewidentnie sypialnia. Dobra, no to my zmierzamy dalej. Na razie składać jaki. Dobra, idziemy dalej. A patrz, peruka. Stos opon. Ktoś sobie tutaj magazyn zrobił. Faktycznie tor przeszkód. Dobra, dobra. Chodźmy tutaj. Po lewej ładny drewna. Tutaj mamy kolejny kredensik. Troszkę już bardziej zdewastowany niż ten wcześniejszy. Talerze. Włocławek. całkiem fajne talerze z Włocławka. Szachy. By było więcej czasu, to byśmy rozegrali jakąś partyjkę szachów, o ile są kompletne. Szach i mat. O, jesteśmy w salonie. Ogólnie tutaj była taka historia, jak ja tu byłem pierwszy raz, to tutaj na tym za tym łóżkiem był schowany, tak żeby stawała głowa i skrzydło, wypchany orzeł. O. No nie? I pierwsze wejście tutaj, przez to okno. No. No nie? Ja tu wchodzę w nocy. A no nie? Wprost orzeł. A wprost orzeł. Nieźle się wystraszyłem, bo miałem już fakt, jak wychodziłem stąd, to dokładnie w tym pomieszczeniu po mnie przeszedł szczur. O kurde, Beethoven. 9. symfonia. Kurde, powiem wam, że takie klasyki. Edward Simon. Tego nie znam. Książki. Biorąc pod uwagę tematykę książkową, jaką znajmiamy tutaj w tym mieszkaniu, mógł tutaj mieszkać jakiś plastyk, malarz, artysta, ktoś no, możliwe, stylu. Możliwe. Pieśni głębokich wód. Tutaj grać, tam są postawy malarstwa. Są też slajdy. Nie zobaczymy slajdów niestety, ale... Patrz na to, wody nawet się zachowują. Jakieś napoje. Fajka. Dobra, sprawdzimy teraz te kolejne pomieszczenie. Wejście główne, a tu mamy wejście na górę. Oczywiście zaraz wejdziemy, tylko zerkniemy jeszcze tutaj. Tu widzę, że już jest troszkę zniszczone, więc nie spędzimy tu dużo czasu. Jest jedno pomieszczenie. Tak, łóżko chowane. W szafie. Tutaj też trochę zostało rzeczy, ale już wszystko takie zdewastowane. Dobra, idziemy od razu do góry. Tu też kalendarz 2012. W 2018 tutaj ktoś prawdopodobnie mieszkał. Patrz to. Aha, Pentagram. Dobra. O kurde. Tutaj już jest widać ślady. Wow. Ale powiem wam, że jestem zaskoczony mimo wszystko, że to wszystko jeszcze tutaj jest w ogóle. Przy głównej ulicy kamienica, a nadal ma wyposażenie. O, w salonie jesteśmy teraz. O, jaki ładny piec kaflowy. O kurde. Naprawdę ładny. Zdjęcia. Zastanawiam mnie, dlaczego ludzie nie pozabierali swoich pamiątek. No. Nie zawsze jestem w szoku, jak to jest. No właśnie. No wiesz, przeważnie śmierć oddziela właściciela od domu. Tak. Ale tu wiesz, no tu zobacz, no, tu nikt nie żyje z rodziny, żeby to pozabierał. No. Chyba że ludzie przestają być sentymentalni i takie rzeczy po prostu już nie potrzebują. Tak. Dobra. Definitywnie siedlisko gołębi. Zobacz. Tak, tak, no widać, że przesiadują tu gołębie. Nie tylko eksploratorzy, ale i gołębie. Niemiecka książka. Słownik jakiś. Słownik. Dobra. O, tutaj też ładny. Ale ktoś miał ładną stylówę. Ale zobacz za tobą. O, jest. zł. Wiesz, tak tylko w ostatnim zespół sprawny. Ale ładny, też ładny. No widać, że tutaj ten pokój już tak trochę na bogato. Z tego co Krystian mówi, no to tutaj były odbywane lekcje śpiewu, lekcje gry na pianinie, czy to jest pianino chyba. Ja nigdy nie rozróżniam tego. To jest pianino. Pianino, fortepian jest o wiele większy. Niestety już nie można zagrać. O, ale mrocznie, co? No, jeszcze raz. Jakby tu w nocy to zrobić, to wiesz. O, mamy jakąś monetę. Co to będzie? 10 zł. Aparat Kodaka. Ale jaja. Chyba wysuwana lampa jeszcze. Tak. O kurde. Też niezły artefakt. A zobacz, ładna garderoba. No. Tutaj na piętrze nie ma praktycznie pomieszczenia, z którego się zaczął sypać. Te miejsce wygląda najlepiej, ale zobacz te meble w ogóle jakie stylowe. No. I zobacz, opuszczone w 2015 roku. A tam gdzie przejść? To jest wejście na te boczne schody. Aha, aha. Tamtędy nie polecam, bo od razu będzie widoczny do widoku, ale to raz, a dwa tam te schody mogą być sprytniałe. Możesz polecieć w dół. Zdjęcie właścicielki. Kuchnia. Kurde, jakie wyposażenie. Jaki kufel na piwo, najlepsze przed tobą. To by się zgadzało. Piękny piec, kuflowy, ozdobne kafelki. Ja muszę przyznać, że miejscówka robi wrażenie. Dół troszkę bardziej zniszczony, ale im wyjdzie się wyżej, tym jest lepiej. Tu jaki ładny wazonik. Ciekawy z jakiej firmy. Widzę, że kobieta lubiła bardzo ładne przedmioty. Porcelana polska. Dobra. Ładna płótna na ścianie. Tutaj też taki ładny element dekoracyjny. Tutaj chyba była toaleta, ale widzę, że też już brakuje elementów. Junkers wyrwany. A, my jesteśmy tutaj, tak? To myśmy zakręcili. No. To teraz można iść tutaj. Kurde, jaka rzeźbiona półeczka. No powiem wam, że jestem zaskoczony. Rzadko się znajduje w Polsce takie ładne wyposażenie. Tutaj też jakiś kredensik. Obrazki. Również ładne widoczki. Tutaj mamy ostatnie pomieszczenie z tej strony, do którego wyjdziemy. Tu już widać ewidentnie, że przecieka, co oznacza, że niebawem wszystko runie. Jeżeli w odpowiednim czasie ktoś się nie weźmie za tą kamienicę, wszystko pójdzie na zmarnowanie. Taka ciekawostka. Jeszcze rok temu, jak tutaj byłem pierwszy raz, no nie? No. To to łóżko było pościelone ładnie. Mhm. Ta poduszka była normalnie tak, jakby ktoś tutaj zaraz miał iść spać. Album ze zdjęciami. Mhm. No. Normalnie, patrz, wszystko zostawili, wszystko. Czym jeździli wtedy? Cinquecento i Ford Escort. W tamtych czasach to mogło być bardzo dobre auto. Dobra. Mam klatkę schodową. Pomieszczenia po tej stronie, których nie byliśmy. Sprawiłbym to piętro, poszedłbym na strych. Dobra, tak zrobimy. Też już niezła szaberka. Czy znajdziemy tutaj coś ciekawego w tej kupie? Chyba nie. Co to jest? Aha. 2011, czyli 2021. O kurde. Tego to się nie spodziewałem. No to zobacz, to albo ktoś tutaj po prostu pomieszkiwał i sobie po prostu doczepił, bo tak też bywa nieraz. Proporczyk. Masz polski orzełek. Udawał czerwone gitary, opłata winyla. Szkoda, że nie ma winyla. To znaczy na pole. Co to jest? To też zdjęcia. Jakieś wielkanocne? Chyba tak. Cały komplet. Tutaj też jakiś kieliszek dziwny. Zastawa potłuczona. Szkoda. Ale to chyba spadło z góry i potłukło. No, na to wygląda. Nie był to czynnik ludzki. Kagawiec. Można wnioskować, czy tutaj nie liczy. Mhm. I do dużego psa. Dokładnie. Tutaj było jeszcze jedno pomieszczenie, jak byłem pierwszy raz. Mhm. Widzę, że je zamurowali. No widzisz, to jednak ktoś tam jeszcze dbał przez jakiś czas. Dobra, teraz idziemy na górę. Teraz jest taki plan. Ja wchodzę, ty pomnę. Schody mogą być różnego... Dobra, dobra. Żeby nie było za dużo... No, za duża waga. Z tej strony wyglądają solidnie, ale różnie bywa. Słychać jak skrzypią, jak chodzisz. O, jakieś ładne dwa pieski. Bernardyn. Wchodzimy na górę. Tutaj trzeba będzie uważać. Drewniany strych. Mhm. Nie widzieliśmy sufity. No właśnie, tutaj wszędzie przecieka. Ale także może być problem. No wiadomo. Tam gdzie sucho najlepiej chodzić, bo większe prawdopodobieństwo, że się nie załamie. Wiem. Stary telewizor, nie wiem czy nie Rubin. No. Kurde, to one wybuchały. Miałem w domu taki. My też mieliśmy. na artylerię. O kurde, jeszcze te proste, stare. No tu wszędzie przegnite. Zobaczcie. Żeby w jednym miejscu nie zadawać zbyt dużo, bo ciężaru. Kasety, książki. Tutaj ktoś się uzewnętrznił plastycznie. Widać, że cały zestaw i farby, i pędzle. W szufladzie kultowe tygrysy. Patrz tam, książki kultowe tygrysy. Szecherezada. Torpedy wśród lodów. Boże, ale książki. No, patrz na to. Muzyka. Marsz ołowianych żołnierzy. Kurde. Tutaj obok moich nóg lalki, dość kryki. Ty, ale zobacz, czy to jest nowa, czy stara? Stara chyba. Stary Krakus chyba. No. A tu nie ma, nie wiem, czy to jest cena 18, nie, to 18, nie, nie wiem, ciężko powiedzieć. O, i właśnie tutaj jest kluczowy element tego, jak kupujemy wódkę, wysokiej jakości klasy wódka, czysta, sporządzona ze spirytusu ratyfikowanego, wybornego, zbożowego. Zobaczcie, że tutaj jest napisane, z czego jest zrobiona. W tych czasach, jakie wódki pijemy i nie jest napisane, z jakiego zboża jest zrobiony, to znaczy, że to jest parówka. Czyli po prostu wszystko i nic. Dlatego producenci nie opisują, z czego jest wódka, z tego względu, że oni po prostu nie wiedzą. Są to po prostu śmieci ze wszystkiego. Stare piwa, tak, dokładnie. Jakieś owoce z beleczą, to jest wszystko zmieszane. Po prostu przychodzi spirytus, ma tam wyznaczoną ilość procent i tyle. I dlatego na tych zwykłych wódkach nie jest napisane, z czego jest. Bo po prostu producenci nie wiedzą. Zobacz. O kurde, gitara. Zniszczona już. No nie pogramy. Grasz na gitarze coś? Nie. Nie? Wiesz, przeważnie jak ktoś już widzę ma długie włosy, to już pewnie śmiga na gitarze. No. Ja po prostu raz w roku chodzę do fryzjera. No, ja... Porcelana. No jest, znowu jakaś waza. Dobra. Tutaj nie wygląda zbyt bezpiecznie, także będziemy się stąd zaraz zawijać. Jeszcze na drugą stronę pójdziemy jeszcze, tak. Tutaj jakiś stół. O kurde, zobaczcie. Protezy. Ktoś, kto tu mieszkał, któryś z mieszkańców po prostu nie miał nóg. O kurde, nie zazdroszczę. Ale zobacz, z jakich materiałów. Kurde, z drewna, drewniane, po prostu drewniane. Tutaj troszkę skóry. Współczuję sobie, która w tym chodziła. Ale wiesz, może nie było aż tak źle. No. Czekajcie, zobaczymy jak wygląda na zewnątrz. Jesteśmy przy głównej ulicy. Dobra. Powoli będziemy schodzić na dół. Do piwnicy. I zwiedzimy piwnicę. A tu jeszcze coś jest. Ty, chyba z węgla. Nie. Mysłowice. To jest z węgla, zobacz. No. Ale jaja, ale jak ładnie zrobili. Ładnie wyrzeźbione. Powiem ci, że nie jeden w kopalni chciałby mieć coś takiego powieszone. Tak. Spędził pół życia pod ziemią. Takie coś to mu się nawet należy, można powiedzieć. piwnica i sądzę, że będzie tutaj dużo pięknych rzeczy. Ciekawe jest tutaj na suficie. Dobra, może... Taka bardzo mroczna. Tutaj w miarę pusto. No w nocy byłaby tutaj całkiem inna atmosfera. Jest troszkę słoików. Kurde, próbuję znaleźć wyjaśnienie jednej rzeczy. Zobacz no. To. Pająki, ale jakie białe. No bo one zarastają pleśnią. No. Tutaj mamy Pepsi Cola, stara butelka. No pograłbym tu w chowanego. No. No, ale góra całkowicie mi wystarczy. Jest miejsce, jest super. No piwnica, no nie urzekła mnie, ale... O kurde, ciekawe tu jakie będą talerze. O kurde, z czego to będzie? Co? Włoszczowa? Serio? Ciekawe ile ona lat mają. No, tutaj potwierdzenie, że to jednak góry na strychu to były krakusy stare. Artefakt jest w ostatnim pomieszczeniu po lewej stronie przy ścianie. Niemal nowa. Toaleta jakby kogoś przycisło. O kurde. To już nie pasuje tutaj do tego. Niezła zagłaska, nie? No. Dobra. Możemy wychodzić.